Cześć kochani, witajcie na naszym kanale. Witamy w naszym nowym filmie. Dzisiaj po raz pierwszy gramy w Doktora Panda. To jest bardzo fajna aplikacja. Doktor Panda, tak jak już mówiliśmy, i to jest nasz pierwszy raz z tą aplikacją. I tym razem będzie to Doktor Panda Azjatycka Restauracja. Zapowiada się bardzo fajnie. Także razem dzisiaj odkryjemy sobie tę wersję. Zapraszamy do środka. Jest to gra na Androida, na iOS. Doktor Panda, azjatycka restauracja. Mamy już pierwszego klienta, to jest chyba małpeczka. Zapraszamy ją do stołu, a sami idziemy do kuchni. I zaraz zobaczymy, na czym to polega. Nie wiem, czy to będzie aż takie łatwe, ale zaraz zobaczymy. Na pewno będziemy się dobrze bawić. Graliśmy już. W... Nie, nie, graliśmy. Zapraszamy Was do pisania, jakie aplikacje chcielibyście zobaczyć jeszcze na naszym kanale. O, zobaczcie, pomidorów nie chcę, Papryka, tak. Czyli bakłażan i papryka. Fajnie, że przy każdym składniku klient nam mówi, czy chce, czy nie chce. Tak, pieczarki, marchewkę. Aha, tutaj możemy mieć tylko trzy rzeczy. Okej, okay, dobra. Klient sobie poczeka, a my coś dla niego przygotujemy. I teraz czas przygotować danie. Bierzemy bakłażana. Najpierw kroimy. Ok. Musimy go pokroić. Tak. Ale super. Dobra. Udało nam się. Dostaliśmy gwiazdki. Teraz papryka. też musimy ją pokroić. Super. I teraz czas na pieczarkę. Kroimy, kroimy. I oczywiście ja to wszystko robię palcem, ale to chyba jest oczywiste. Paprykę? Tak? Ok. Oj, słyszymy ten dźwięk smażenia. I teraz czas na przyprawy. Mamy pieprz, sól, yy, mamy papryczki. Może zrobimy na ostro. Ech. Sos sojowy chyba. Mamy też z tyłu tam ocet. Wow, zobaczcie. Czy musimy spróbować takiego przepisu w domu, <gry> zrobić sobie na żywo. D Dodaliśmy też wasabi, i teraz sprawdzimy, czy będzie smakowało naszemu klientowi. Przepiękne danie, wygląda super. Powinno być pyszne, ale on chyba nie jest pod wrażeniem. Spróbuj. O, zjadł wszystko naraz. O, zobaczcie. Rozpoznaje składniki, paprykę, bakłażana. A co z, pap co z naszą pieczarką? Aha, teraz musimy posprzątać. O, super, zapłacił nam? O, okej, okay. zapłacił nam. Chyba jest zadowolony. Dostaliśmy punkty. Mam nadzieję, że mu smakowało. I teraz chyba czekamy na kolejnego klienta. Chyba tak. O, jest. Mmm, jaka ładna dama. I ona sobie życzy zupę. Okej, okay, damy radę. Da się zrobić. Także wracamy do kuchni. I teraz zobaczcie, inną ikonkę mamy. Przed chwilą mieliśmy patelnię z jajkiem, a teraz mamy zupę. Oj, tutaj mamy jakieś gotowe kostki. Mamy jakieś trzy kostki rosołowe, jakieś, jakąś podstawę tej zupy. Chcesz pomidory? Ok. Papryki nie chcę. Marchewka, tak. Ananas, nie. Cebula, nie? Dynia, ok. Czyli zupa z pomidora, dyni i marchewki. Jak sobie pani życzy. Dobra, i chyba przygotowanie będzie bardzo podobne. Kroimy marchewkę. ok. Teraz pomidor. O, zobaczcie, jak dziwnie. Możemy sobie pomidora zetrzeć na tarce. No ciekawe. I teraz czas na dynię. I kroimy sobie Napiszcie mi w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona zupa. Jestem bardzo ciekawa. Dobra, i do garnka. Wszystko wrzucamy. I czas to przyprawić. Może troszeczkę soku z cytryny. Mamy też, zobaczcie, mleko. Mleko do zupy? No dobra. <laughs> Może trochę wasabi. I oczywiście sól. Dobra. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Zaraz zobaczymy, co nasza klientka powie. Nasz gość. Proszę bardzo. O, zobaczcie, ona jest chyba pod wrażeniem. Cały garnuszek naraz. Chyba jej smakowało. Rozpoznała marchewkę i dynię, No jeszcze pomidor. Smakowało? O, chyba tak. Zobaczcie. O, <gryw> najadła się. Sprzątamy. Rachunek. Dziękujemy. Zobaczcie, klientka zadowolona, panda zadowolona. Także chyba to tyle na dzisiaj. Przetestowaliśmy sobie dzisiaj aplikację Doktor Panda Azjatycka Restauracja. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i zapraszam Was na kolejne odcinki na tym właśnie kanale. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.